Dzień dobry, witajcie na kanale Koret. Myślę, że jestem absolutnie ostatnią osobą w internecie, która wypuszcza ulubieńców 2022. Cóż, taki live. W każdym razie myślę, że jak najbardziej warto zostawić tegoroczne perełki tutaj na kanale. Poprzedni rok był dla mnie taki mocno retinoidowy, dlatego dużo produktów z tego zestawienia będzie krążyło wokół regeneracji, wokół dbania o barierę hydrolipidową, no żeby zachować tą równowagę w pielęgnacji z retinoidami. Przypominam też, że mam skórę tłustą, skłonną do odwadniania, do zapychania, do zaskórników, więc znalezienie takich odżywczych produktów do tego typu skóry no jest wyzwaniem, ale jednocześnie wiele z tych produktów będzie się nadawało do skóry suchej. Zatem proszę Państwa, zaczynamy. 100% subiektywne zestawienie najlepszych produktów do pielęgnacji ubiegłego roku. Dajcie też koniecznie znać w komentarzach, na jakie Wy trafiliście perełki w roku 2022. Pierwszy produkt to krem z retinalem z Medic 8, dokładnie Crystal Retinal 6, czyli jest tutaj retinal w stężeniu 0,06%, co jak na retinal wcale nie jest tak mało. Dużym plusem tego produktu jest to, że retinal w nim jest bardzo dobrze stabilizowany, dzięki czemu ten produkt służy dłużej tak jak powinien. Przypomnę, że z retinalem, generalnie jako składnikiem, problem jest taki, że jest on wysoce niestabilny, więc jeśli kupicie produkt, gdzie retinal nie jest dobrze stabilizowany, no to miesiąc po otwarciu, no nie macie już tej deklarowanej na opakowaniu mocy. Przez dużą część roku ten produkt był dla mnie takim filarem mojej rutyny pielęgnacyjnej. Mówiłam o nim na przykład w filmie, jak łączę takie trudne składniki w pielęgnacji i w przewodniku retinoidowym. Po prostu pięknie wyrównywał koloryt, pięknie sobie radził z zaskórnikami. Po jakimś czasie przebarwienia były widocznie jaśniejsze i wprowadziłam go też w ramach spowalniania procesów starzenia. Krystale występują jeszcze w innych stężeniach, lżejszych 0,01% i 0,03% i silniejszych 0,1% i 0,2%. Więc można sobie dopasować stężenie do możliwości swojej skóry. Zupełnie nie przesadzając powiem, że bardzo dużo zawdzięczam temu produktowi w tym roku, chociaż nie od początku nasza relacja była taka, wiecie, usłana różami, może bardziej różami z kolcami. Musieliśmy się tutaj zrozumieć, dotrzeć, wybudować tolerancję, jak to z retinoidami, no takie już z nich kapryśne diwy. Więc jeśli jesteście zupełnie nowi w temacie retinoidów, to warto zacząć od przewodnika po retinoidach, żeby wiedzieć, jak ugryźć temat. Kolejny produkt to serum z niacynamidem w stężeniu 10% z marki Lenia. Produktów z niacynamidem w życiu przerobiłam całe mnóstwo, niczym koneser niacynamidowy. I ten produkt, słuchajcie, on jest dla mnie taki perfekt. O lekkiej konsystencji, ale bardzo dobrze nawilża i odżywia, przy czym w ogóle nie obciąża skóry. Przez co rewelacyjnie się sprawdził i w wieczornej, i w porannej pielęgnacji. Specjalnie dla Was tutaj zachomikowałam taką końcówkę do pokazania konsystencji. Linia ma jeszcze niacynamid w niższym stężeniu, w 5%, ale moja skóra zdecydowanie woli te 10% stężenia. Widzę to szczególnie po lepszym kolorycie i po wielkości porów, w sensie, że są mniejsze. I na tym polu ten produkt wypadł po prostu rewelacyjnie. Poza tym, pomógł mi też w budowaniu na nowo tolerancji na retinal, bo niacynamid ma to do siebie, że wspiera barierę hydrolipidową. W akcji możecie ten produkt zobaczyć na przykład w rolce pielęgnacyjnej ze Stambułu na Instagramie, gdzie jest pokazany w kontekście całej pielęgnacji na dzień. Kolejny produkt to jest zestaw dwóch ampułek z marki Sesderma. Jedna ampułka jest kwasem glikolowym, a druga z witaminą C. Poleciła mi to jedna z obserwatorek wiadomości prywatnej i słuchajcie, po prostu padłam z wrażenia, jak zobaczyłam efekt. Co więcej, natychmiastowy efekt, co w pielęgnacji domowej nie jest aż tak częste, bo zazwyczaj no, trzeba się uzbroić w cierpliwość, żeby zobaczyć takie konkretniejsze efekty na skórze. Jeśli chodzi o ten produkt, to zaledwie po jednej kuracji momentalnie skóra się robi gładsza i bardziej rozświetlona. Jest to mini zestaw na jedno użycie, a w zasadzie dwa użycia, bo ampułkę z kwasem glikolowym kładzie się na noc, a drugą z witaminą C na dzień. Jakby się uprzeć, to starczyłoby zawartości na więcej użyć, ale to są ampułki, których końcówkę się odrywa, więc nie da się tego jakoś sensownie zamknąć i zamiast kombinować, to lepiej ten nadmiar produktów smarować w szyję, w dekolt, w poślad, zamiast chomikować po szafkach, bo nie wiadomo, jak tam po otwarciu będzie ze stabilnością bez takiego, wiecie, no, sensownego zamknięcia. Uprzedzam, że ten produkt jest mocny i kogoś z delikatniejszą skórą, no, jest prawdopodobieństwo, że może podrażnić, u kogoś innego może nastąpić wysyp z podrażnienia. Tutaj witamina C jest w formie kwasu askorbinowego w stężeniu 12%,
poza tym ta ampułka z kwasem askorbinowym, ona też ma taką tłustą konsystencję. No więc no nie każda skóra lubi, na pewno. Kwas glikolowy jest w stężeniu 10%, do tego jest dodatek alkoholu denaturowanego, który zwiększa penetrację składników aktywnych i jest on już w składzie na drugim miejscu. Także konkret, na pewno nie dla wrażliwych skór, no ale coś za coś, dlatego jest ten natychmiastowy efekt, bo po prostu produkt jest mocny. I to jest produkt, który też jest do stosowania tak od czasu do czasu, a nie do codziennego użytku. I nawet ta sugestia z opisu producenta, czyli używanie co 2-3 dni, wydaje mi się to trochę za często. W mojej opinii warto po niego sięgnąć tak na raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc w ramach takiej stymulującej kuracji. Kolejny ulubieniec to krem z filtrem z marki IsClinical SPF 50+, z dodatkiem pigmentu w kolorze beżowym. Filtr jest mineralny, nawilża, ma dodatek antyoksydantów, może jest z tych droższych, ale wydajność jest oszałamiająca. W moim odczuciu lekko wpada w różowy pigment, ale po rozsmarowaniu przyjmuje bardziej neutralny odcień. Jest typowo dla jasnych karnacji. Na plaży, słuchajcie, był idealny, czułam się w nim super komfortowo, bo nie dość, że dawał wysoką ochronę, to jeszcze poprawiał wygląd skóry, właśnie tak wyrównywał kolory. Poza tym reaplikacja nim była absolutnie bezproblemowa, zero smug. Pokazywałam go w filmie z zestawieniem filtrów z kolorem, więc jeśli komuś wpadł w oko, to tam pokazuję aplikację na twarzy i można też go porównać sobie z innymi tego typu produktami pod względem konsystencji czy odcieni. Masełko do demakijażu z Inimini. Jest to porządny, bezzapachowy produkt do rozpuszczania makijażu, co więcej w rozsądnej cenie, bardzo sprawnie rozpuszcza makijaż, czym zaskarbił sobie tutaj me serce i bardzo dobrze sobie radzi z rozpuszczaniem nawet wodoodpornej maskary. Jest bardzo wydajny i dla porównania mogę powiedzieć, że wolniej mi schodził niż Clean It Zero z Vanilla Co, który też bardzo lubię, ale jest droższy. Masełko ma tendencję do takiego lekkiego rozwarstwiania się. Na wierzch wypływa taki lekki tłuszczyk, który no nie wpływa na działanie produktu. Natomiast jeśli będziecie chcieli go zabrać gdzieś w podróż, no to lepiej w kosmetyczce go zabezpieczyć jakąś plastikową folią, bo ja właśnie tak zrobiłam, że wrzuciłam do kosmetyczki i ten nieszczęsny tłuszczyk mi wypłynął i obtłuścił inne produkty. Więc to jest takie zastrzeżenie z użytkowych rzeczy, ale jeśli chodzi o samo działanie produktu, to ten produkt jest dla mnie po prostu cudowny, nic dodać, nic ująć. Emotopic, nawilżający balsam w piance dla dzieci i dorosłych. Nie przypuszczałam, jak przyjemne będzie stosowanie balsamu w piance, dopóki nie spróbowałam tego na własnej skórze. Balsam zawiera oleje konopny, kanola, sojowy. Pianka w trakcie rozsmarowania zamienia się w emulsję, szybko się wchłania, zostawia na skórze lekko okluzyjną, nawilżającą, ale nie tłustą warstwę. Tą okluzyjną warstwę można sobie na skórze stopniować, a odkryłam to dzięki mojej 4-letniej córce, która raz chyba, ja nie wiem, z 10 warstw tego balsamu smarowała sobie w skórę. Teraz siedzimy w domu, robi się cicho. Oczywiście cisza zawsze oznacza coś podejrzanego. Zaglądam za fotel, a tam ucieszona Lea cała siedzi wysmarowana tą pianą, a jej skóra, słuchajcie, wyglądała jak taka powierzchnia lukrowanego pończusia, taka jakby była normalnie z wosku zrobiona. Więc w zależności od potrzeb można sobie budować okluzję. Skóra po nim jest przyjemna, jest miękka, no kilka opakowań zużyłyśmy z Leą w tym roku tego balsamu, tylko uprzedzam, że on ma taki swój medyczno-specyficzny zapach, ale to jest zapach, który szybko się ulatnia, szybko go nie czuć. CeraVe nawilżająca emulsja do mycia. Przeróżne produkty z marki CeraVe towarzyszą mi nie tylko od tego roku, w zasadzie to od momentu jak marka weszła do Polski, ale biorąc pod uwagę aktualny stan mojej skóry, no to jest mój ulubieniec. Bardzo dobrze myje skórę, a po myciu zostawia taką nawilżającą warstewkę. Jest rewelacyjna przy skórze suchej, przy skórze mieszanej i tłustej, ale skłonnej do odwadniania, czy przy skórze podrażnionej. Przy wprowadzaniu retinoidów albo podczas stosowania przesuszających kuracji dermatologicznej. Podsumowując, jest to fantastyczny produkt do mycia skór, które aktualnie wymagają odżywienia i regeneracji. Cellfusion Soothing Repair Cream. Kolejny produkt, który ratował mnie przy retinoidach. Uprzedzałam na początku filmu, że będzie dużo regeneracji. To jest taki klasyczny, regenerujący, gojący krem, którego olbrzymim atutem było to, że długo w ciągu dnia utrzymywał w skórze właśnie ten poziom, uczucie nawilżenia i odżywienia, co wcale nie jest takim standardem wśród tego typu kremów. Poza tym jeszcze bardzo mi przypadło do gustu w nim to, że przy tej całej regeneracji on nie był taki obtłuszczający skórę. W tym produkcie znajdziecie m.in. regenerujące ceramidy, łagodzącą alantoinę, gojący ekstrakt z wąkroty azjatyckiej i nawilżającą betainę. Konsystencji Wam tutaj niestety nie pokażę. Tego kremu używałam dokładnie rok temu, no i się zagapiłam, nie nagrałam. W każdym razie miał taką
No typowo gęstą, jak na taki krem przystało. Mam tylko jedno małe zastrzeżenie do tego kremu, mianowicie wydajność mogłaby być większa, chyba że ja się nim jakoś, nie wiem, rozrzutnie smarowałam. Też jest taka możliwość. Florence Skincare nawilżająca emulsja do mycia twarzy. To jest właśnie kolejny produkt do mycia skóry, który jest taki delikatny dla niej i kompletnie się nie pieni. Jest on z wyższej półki. Tutaj ten produkt kosztuje 170 zł, czyli no nie mało, ale zapewniam, że wydajność za tym idzie po prostu obłędna. Powiem wam, że im częściej testuję produkty, które są droższe, tym bardziej się utwierdzam w przekonaniu, że no niestety nie zawsze ta wysoka cena idzie z lepszą jakością. I jak testuję produkty z wyższej półki, no to oczywistym jest dla mnie, że jestem dla nich bardziej taka, wiecie, bezwzględna, bezlitosna. I ta emulsja według mnie jak najbardziej jest warta swojej ceny, jest taka pielęgnująca i taka przyjemna dla skóry. To jest jeden z takich produktów, które kupowałabym x razy pod rząd, gdyby nie to, że testuję tutaj dla was pielęgnację na kanał. Długo chomikowałam ją w szafce do tego filmu i teraz jak tak na nią patrzę, to mam wrażenie, że jednak trochę za długo, bo ewidentnie jest już trochę sfatygowana, ale zapewniam, że jest delikatna dla skóry, zero uczucia ściągnięcia, bardzo mało wystarczy, żeby umyć całą twarz, super przy wprowadzaniu retinoidów, czy po prostu dla skóry suchej, dojrzałej, odwadniającej się. W zestawie jest też pompka, którą jakimś cudem zgubiłam w momencie wyciągnięcia z opakowania, nie wiem jak ja to zrobiłam, ale daję znać, że jest. Pure Heals ampułka z propolisem, która świetnie się u mnie sprawdziła w takim kryzysowym momencie, gdy wprowadzałam retinal i było to dla mnie takie serum ratunkowe. Bardzo gęste, bardzo odżywcze, nawet trochę lepkie, zostawiające taką świecącą warstwę na skórze, ale nakładane na noc przynosiło ogromną ulgę przy uczuciu ściągnięcia. Pachnie delikatnie miodowo. Powiem wprost, że wprowadziłam ten produkt, bo zostałam zinflueryzowana przez Alinę Rose przy okazji kręcenia naszego wspólnego filmu dla drogerii Hebe. Alina tam polecała ten produkt szczególnie dla skór suchych, ale jak widać przy skórze odwodnionej i tłustej też się świetnie sprawdza, jako taka właśnie kuracja na noc. Siłą rzeczy na dzień może być trochę za ciężki. Słuchajcie, ja po prostu, no nie mam słów, jak bardzo pokochałam ten produkt i co więcej, to nie jest jakaś niepopularna opinia, bo jak wejdziecie na stronę Hebe, to ten produkt ma bardzo dużo opinii i ma bardzo wysoką cenę. Basic Lab Serum z Trehalozą, jeden z moich ulubionych nawilżających produktów. Jest o lekkiej w kierunku umiarkowanej konsystencji przy jednoczesnym dużym odżywieniu. Świetnie nawilża. Dodatkowo, jeśli na serum położycie maskę w płachcie, taką zwykłą nawilżającą, to po prostu odżywienie będzie wystrzelone w kosmos. I nie uwierzycie, w jakiej sytuacji najlepiej ten produkt u mnie się sprawdził. Ci powiem, że przy retinoidach? No. Ja wiem. Szok. Jeszcze z takich ciekawszych składników w tym produkcie znajdziecie nawilżającą trehalozę, kwas hialuronowy, jest jeszcze antyoksydant koenzym Q10, niacynamid, moja miłość, i przeciwstarzeniowy peptyd. W sumie z tego filmu wyszła taka niezła baza około retinoidowych produktów i dobrze, bo retinoidy są coraz bardziej popularne, a ta równowaga w pielęgnacji jest bardzo ważna. Powiem szczerze, że z Basic Lab, zresztą tak samo jak z linii z CeraVe, z Medic Aid czy Cellfusion, więcej produktów mi przypadło do gustu w tym roku, tylko że do tego filmu chciałam wybrać już tak po jednym, najlepszym z najlepszych. Kolejny film będzie ze składnikiem, którego jeszcze do tej pory na moim kanale nie było. Będzie o pielęgnacji przeciwstarzeniowej i na zaskórniki z bakuchiolem, który w testach wypadł bardzo ciekawie. Nie zapomnijcie zostawić komentarza z waszymi perełkami, zostawcie lajka, to jest dosłownie jedno kliknięcie, a dla nas twórców ma olbrzymie znaczenie. Na dzisiaj wam dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki!